Na Puls Dnia zaprasza Sonia Kobylańska-Jóźwik. Jest sobota, 12 września. Dobry wieczór. Zobaczmy, co dzisiaj w programie. Skwer Eki z Małeki przed przebudową. Chcemy tę przestrzeń zagospodarować na nowo i ją ożywić. Udało nam się stworzyć koncepcję na miarę mieszkańców Łazarza. Wielkie sprzątanie Warty. Jedni brudzą, inni sprzątają. Czasami tak jest. Telewizor. Tam ktoś mówił o lodówce, znaki drogowe. W zasadzie mamy wszystko. Zabytkowe pojazdy na torze Poznań. Niesamowite przeżycia, zresztą moje serce bije tutaj bardzo mocno. Staramy się, aby ten tor Poznań żył i żeby opinia o tym torze była pozytywna. Mamy 50 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Wielkopolsce i ponad 600 w kraju. To raport dotyczący epidemii z ostatniej doby. W Poznaniu na COVID-19 zmarła 65-letnia kobieta. Wśród nowych zakażeń koronawirusem w regionie aż 17 osób jest hospitalizowanych. Najwięcej nowych przypadków zakażeń potwierdzono u mieszkańców powiatu poznańskiego. Następnie w kolejności 7 zakażonych koronawirusem to mieszkańcy powiatu kalickiego, a 6 gostyńskiego. Przypomnijmy, to powiat objęty żółtą strefą z ogniskiem koronawirusa w domu opieki społecznej w Rogowie. W kraju są dziś 603 nowe zakażenia, zmarło 13 osób. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia kolejne punkty drive-thru, z których mogą korzystać pacjenci. A to ze względu na to, że od minionej środy testy mogą zlecać także lekarze rodzinni. Gdy powstaną jeszcze we wrześniu w Wielkopolsce, będzie ich w sumie 36. 3 nowe w Poznaniu i w sumie aż 15 w całej Wielkopolsce. Tyle punktów przeprowadzających testy na koronawirusa chce uruchomić do końca września Narodowy Fundusz Zdrowia. Pierwsze ruszyły już wczoraj w Słupcy, Ostrzeszowie i szpitalu MSWiA w Poznaniu. 6 ma zacząć działanie w najbliższy poniedziałek, a 6 kolejnych zostanie uruchomionych w ciągu kolejnego tygodnia. W sumie w całej Wielkopolsce od 21 września będzie działało aż 36 punktów pobrań. NFZ uruchamia kolejne punkty, by usprawnić kierowanie na bezpłatne testy przez lekarzy rodzinnych. Bez skierowania test można wykonać, ale odpłatnie. Osoby, które posiadają swoje internetowe konto pacjenta, będą mogły za jego pomocą zapoznać się z wynikiem testu. Dostęp do informacji o wyniku będzie miał też lekarz zlecający badanie. Przypomnijmy, że zanim udamy się do punktu pobrań, najlepiej zadzwonić i umówić się na termin. Numery telefonów można znaleźć na stronie internetowej Wielkopolskiego Oddziału NFZ. Ewelina Dernoga, Puls Dnia. Pojawiają się kolejne ogniska koronawirusa w wielkopolskich szkołach, ale nie ma ich wiele i jak przekonuje sanepid, sytuacja w naszym regionie cały czas jest pod kontrolą. O sytuacji epidemicznej i dostępie do testów mówiła na naszej antenie dyrektor wielkopolskiego sanepidu dr Jadwiga Kuczma-Napierała. Posłuchajmy fragmentu. Testów przeprowadzamy w zależności od potrzeb od 1000 w górę. Mamy wydolność paru tysięcy na dobę. W zależności oczywiście od lokalnej sytuacji miejscowej badamy także metodą drive-thru, którą tutaj jest organizowana przez pana wojewodę wielkopolskiego. Przy pomocy oczywiście 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i Inspekcji Sanitarnej. Takie badania odbywały się już ponad 40 razy w województwie wielkopolskim. A całą rozmowę znajdą Państwo na naszej stronie internetowej wtk.pl. Zachęcam, by tam zaglądać, tam jeszcze więcej najświeższych informacji z Poznania i regionu. Coś się kończy, ale też coś zaczyna. Mieszkańcy Łazarza żegnali dziś lato na skwerze Eki z Małeki, a przy okazji dyskutowali o jego przyszłości. To niedoceniane miejsce na mapie Poznania czeka bowiem przebudowa, a o tym, jak ma wyglądać, zdecydowali właśnie mieszkańcy w konsultacjach. Będzie mniej betonu, więcej zieleni, a skwer ma stać się przestrzenią sąsiedzkich spotkań i kulturalnych wydarzeń. To kultowe już miejsce wydarzeń kulturalnych i sąsiedzkich pogawędek.
Niewielki plac u zbiegu ulic Małeckiego, Łukaszewicza i Granicznej zyskuje coraz szerszy rozgłos. Chcemy tę przestrzeń zagospodarować na nowo i ją ożywić, pokazać, że ona właśnie może żyć, że mieszkańcy mogą tutaj przychodzić i miło spędzić czas. Beata Szeszuła z Rady Osiedla Święty Łazarz na skwer Eki z Małeki przyszła dziś z psem Borysem, który sporą część życia spędził w schronisku. Od niedawna jego pieskie życie wygląda już zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej ma niedługo wyglądać też ten skwer, który doczeka się przebudowy. Z jego okolic znikną auta, pojawią się nowe ławki i przybędzie zieleni. W przyszłym roku gotowy ma być projekt budowlany. Skwer będzie powiększony, będzie na nim nasadzona nowa zieleń, nowe drzewa. Będą nowe miejsca do wypoczynku. Będzie również miejsce, gdzie będzie mogła się wystawić gastronomia, a także stojaki rowerowe. Punktem centralnym pozostanie to drzewo, a zamiast zaparkowanych wokół placu aut pojawią się ludzie na leżakach. Zamiast smrodu spalin dominować ma zapach jedzenia. Zresztą podczas takich imprez jak ta o kształcie skweru decydowali podczas konsultacji społecznych sami mieszkańcy Łazarza. Tak naprawdę udało nam się stworzyć koncepcję na miarę mieszkańców Łazarza. Dzisiejsze pożegnanie lata na skwerze Eki z Małeki to był dobry moment, by razem z mieszkańcami przyjrzeć się projektom przebudowy. Ale każde spotkanie Łazarzan na tym placu to też dobry moment na to, by przypomnieć o historii tego miejsca. Skwer już tutaj istnieje kilkadziesiąt lat. Kiedyś był zarośnięty, można gdzieś na zdjęciach znaleźć, jak on wyglądał, był niedostępny. Tutaj w ogóle na skwerze jest studnia głębinowa, która jest taka na wypadek, by się coś stało. Nową historię tego skweru, która jest też historią rozwoju Dolnego Łazarza, piszą kolejne pokolenia mieszkańców. Maciej Szefer, Puls Dnia. A tymczasem w pogodzie szykują nam się duże zmiany. Poczujemy jeszcze powiew lata, a wartości na termometrach poszybują w tym tygodniu nawet do 27 stopni w cieniu. O szczegółach Agnieszka Wolicka. Dobry wieczór Państwu. Tak jak wspomniała przede mną Sonia, przed nami bardzo ciepłe dni, ale na początek informacje dotyczące niedzieli. W nocy w Poznaniu 13 stopni powyżej zera, w ciągu dnia wartości na termometrach wskażą 22 stopnie Celsjusza, umiarkowane zachmurzenie i słaby wiatr. Padać nie będzie i nie będzie padać też w tych kolejnych dniach, bo najbliższy tydzień bez deszczu, za to z rosnącymi wartościami na termometrach. 25 stopni w poniedziałek i 27 we wtorek i w środę. To wartości, które zarejestrujemy w cieniu, a więc w słońcu, odczuwalne będą o kilka stopni wyższe. Bez deszczu, za to bardzo pogodnie. Pogodne też będą poranki i z wysokimi wartościami już od samego rana, rzędu 13, nawet 17 stopni Celsjusza. Taka aura utrzyma się aż do środy, w czwartek spadek temperatury, ale o tym wszystkim w kolejnych pełnych odsłonach serwisu Meteo, na które serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia. Z rzeki można wyciągnąć dosłownie wszystko, począwszy od butelek i niedopałków, a skończywszy na oponach i sprzęcie AGD. Dzisiaj uczestnicy 6. sprzątania brzegu Warty zebrali się, by uchronić rzekę przed losem pływającego śmietnika. W ubiegłym roku podczas takiej akcji zebrali 70 ton odpadów. I choć podliczenie dzisiejszych zbiorów zajmie jeszcze kilka dni, już zapowiada się, że będzie ich jeszcze więcej. Ewelina Dernoga. Butelki, meble, a nawet wózki sklepowe to tylko część z masy śmieci, które codziennie lądują w Warcie. Aby choć trochę oczyścić rzekę, setki wolontariuszy wzięło do rąk worki i ruszyło do pracy. Przyłączają się przeróżne osoby, szkoły, stowarzyszenia, kółka wędkarskie. To by trzeba popatrzeć na stronie internetowej. 85 takich sztabów, także to są naprawdę bardzo różne grupy i wiekowe, i społeczne. W samym Poznaniu zebrało się aż 20 sztabów. Dobrze się czasami zastanowić, czy PET, który się wyrzuci gdzieś tam w krzaki, puszkę, butelkę, plastikową butelkę, czy ona jest naprawdę rybom potrzebna, czy innym zwierzętom. Przed chwileczką widzieliśmy tutaj pana, który podpłynął, wyciągnął właśnie w koszyku rzecz, która też nie powinna w ogóle pływać w Warcie. To tylko świadczy, jaka jest nieodpowiedzialność ludzi, jak potrafią nie przemyśleć, że zanieczyszczają środowisko. Sprzątanie świata jest bardzo dobrą rzeczą i powinniśmy to robić, bo to bardzo pomaga naszej matce naturze. Organizatorzy 6. sprzątania brzegów Warty szacują, że w akcji wzięło udział około 2000 osób. Ochotnicy zbierali śmieci z brzegów całej rzeki, czyli na odcinku aż 800 kilometrów. Jak przekonują, dopóki wszyscy nie zaczną dbać o Wartę, jej stan niewiele się jednak poprawi. Dziś uzbieramy
tyle i tyle tych śmieci. Ich będzie bardzo dużo, już w tej chwili tam jest mnóstwo worków. Po 6 godzinach to aż trudno sobie wyobrazić, ile tego będzie. Ale to jest ułamek tego, co było tu rzucone. A śmiało mogę powiedzieć, że dziś wieczorem, czy może jutro, 2 razy więcej ludzi, którzy tu przyjdą, wyrzucą te śmieci. Z tego względu akcja ma przede wszystkim edukować Wielkopolan i promować wśród nich pozytywne, ekologiczne wzorce. Jeszcze dużo, dużo, dużo przed nami, żebyśmy zrozumieli, że to, co tutaj wszystko ląduje, to ląduje na naszym talerzu bezpośrednio dzisiaj. Akcja 6 sprzątania brzegów Warty jest zwieńczeniem tegorocznych akcji przeprowadzonych przez Fundację Ratuj Ryby. Wolontariusze z nią związani przez całe wakacje zachęcali poznaniaków do dbania o środowisko. Była plaża, to niepopielniczka, zbieraliśmy niedopałki, 50 tysięcy niedopałków około zostało zebranych. Dno nie dla butelek, gdzie 700 kg butelek wyciągnięte zostało z dna tej rzeki. Było mnóstwo edukacji. No i przez wszystkie weekendy, wakacje rozdawaliśmy także worki w akcji Trzymaj czystą Wartę. W zeszłym roku w trakcie akcji sprzątania brzegów Warty zebrano około 70 ton śmieci. Tego, jaką ilość odpadków wolontariusze zebrali w tym roku, dowiemy się niebawem, gdy dane spłyną ze wszystkich 85 sztabów. Ewelina Dernoga, Puls Dnia. Poznań znalazł się na liście 12 najbardziej malowniczych miast Europy. Tak przynajmniej wynika z rankingu brytyjskiej gazety The Mirror. Gazeta przygotowała listę 12 miast, które wyglądają jak z bajki. Na liście znalazło się jedno polskie miasto, Poznań. To dość zaskakujące, ale jak argumentuje dziennikarka brytyjskiego dziennika, to urocze miasto targowe w Polsce słynie z głównego placu z kolorowymi budynkami, przyciągającej wzrok architektury i niesamowitej atmosfery, czytamy w opisie Poznania. Spędź czas na zwiedzaniu sklepów i wędrując po brukowanych uliczkach, a wieczorem wróć na plac, aby napić się drinka z widokiem w jednym z wielu barów i restauracji. Pisze Julie Delahaye. Warto dodać, że Poznań umieszczono na liście z tak malowniczymi miastami jak Hallstatt w austriackich Alpach, Kolmar czy słynne Mont-Saint-Michel we Francji, a nawet wśród miast położonych na skalistych brzegach mórz i oceanów jak Positano we Włoszech czy Sintra w Portugalii. Do Poznania zjechały zabytkowe auta z całej Polski i z kilku sąsiednich państw. Na torze Poznań zakończył się międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych, w którym wzięło udział 55 załóg. Wyścig takich pojazdów to nie lada gratka dla fanów motoryzacji. Nieczęsto zdarza się, by na starcie zameldował się pojazd wyprodukowany 105 lat temu. Pięćdziesiąt pięć załóg, w tym także kierowcy z Litwy i Niemiec, wzięło udział w wyścigu na torze Poznań, a był to chyba jeden z najpiękniejszych wyścigów samochodowych na tym torze, bo wzięły w nim udział pojazdy zabytkowe. Pragniemy, aby stałym wyróżnikiem rajdu poznańskiego był memoriał imienia Henryka Rudzińskiego rozgrywany na torze Poznań. Po prostu staramy się, aby ten tor Poznań żył i żeby opinia o tym torze była pozytywna. Najstarszym pojazdem, który wziął udział w wyścigu, był Ford T z 1915 roku. Obok niego pojawił się angielski przedwojenny roadster Bentley z 1938 roku. To samochód stworzony do jazdy tylko po torach wyścigowych. Z Litwy przyjechał jedyny na świecie roadster Leningrad z 1953 roku. Stawkę uczestników uzupełniły pojazdy z lat 60., 70. oraz te najmłodsze, wyprodukowane jeszcze przed rokiem 1989. Jest to na pewno całe serce, całe życie i świetnie, że tacy ludzie są, bo dzięki nim te auta przetrwały dla nas. Niesamowite przeżycia, zresztą moje serce bije tutaj bardzo mocno, bo ja jestem dzieckiem aeroklubowym, automobil klubu, dlatego że moi rodzice poznali się w latach 70. na rajdzie automobil klubu wielkopolskiego. Filmujemy, oglądamy, podziwiamy auta. W końcu właśnie o to chodzi w tych zjazdach wszelakich. Ta kamera, ona ma kilkadziesiąt lat? Kamera z lat 60., około lat 60. Także element historii też się pokazuje. Zmagania na torze Poznań to finał trwającego już od kilku dni memoriału imienia Henryka Rucińskiego.
Ten organizowany jest już po raz 47. Henryk Gruciński był wielokrotnym reprezentantem Automobil Klubu Wielkopolski w rajdach samochodowych na przełomie lat 60. 70., a potem był opiekunem naszego koła, które powstało przy Automobil Klubie Wielkopolski. Wszystkie auta pokonały trasę z Grodziska Wielkopolskiego na tor wyścigowy na kołach. To znaczy, że przyjechał tutaj także bez żadnej pomocy z zewnątrz 105-letni Ford T. Ale można tu było także oglądać auta, które mają kilkanaście lat i które do niedawna codziennie oglądaliśmy na polskich drogach. Maciej Szefer, Puls Dnia. Z jednej strony edukacja ekologiczna, z drugiej praktyczna nauka budowania domów dla owadów. Dzieci ze Starego Miasta opanowały dziś dziedziniec Uniwersytetu Artystycznego. Pod okiem dydaktyków budowały domy dla trzmieli i motyli. Jak wyglądały te nietypowe warsztaty, zobaczmy już teraz. Są bardzo mądre dzieci, bo one właściwie zadają wiele pytań, są zainteresowane tym tematem, szczególnie właśnie budową samych domów dla owadów. I też te zajęcia właściwie manualne mają też właściwie na celu przedstawienie im w jakiś sposób takiego warsztatu też, który my się na co dzień właściwie zajmujemy. Czyli są to różne materiały, których mogą dotknąć właśnie struktury i myślę, że też to w jakiś sposób wpływa bardzo pozytywnie na wyobraźnię dzieci i myślę, że te działania pozwalają im też w jakiś sposób właściwie stworzyć jakieś takie po prostu dzieła, które mogą również zabrać do domu. Tak naprawdę to był, pierwszym pomysłem było w ogóle zorganizowanie warsztatów, drugim pomysłem było jakby pomysł na same warsztaty, czyli temat tych warsztatów. No nie ukrywamy, że temat w ogóle domów dla owadów i samych owadów i potrzeby wspierania owadów, szczególnie w miastach, a propos, szczególnie w miastach jakby pojawia się coraz szerzej i postanowiliśmy to wykorzystać i jeszcze bardziej tą ideę przekazywać szczególnie tym najmłodszym pokoleniom. Mieszkają w małych przestrzeniach, najczęściej właśnie takich mocno zacienionych. Przyjmę taką piękną doniczkę, która za chwileczkę stanie się domkiem dla trzmieli. Wypełniliśmy ją na razie takim siankiem, korą. Będzie zaklejone dno i domek gotowy. Oczywiście pokolorujemy jakieś kwiatki, żeby trzmiel wiedział, że to jest domek dla niego. Wczoraj budowaliśmy wspólnie taki dom dla owadów, który będzie znajdował się już tutaj na uniwersytecie. Więc jest to nie tylko jakby same warsztaty pokazujące technikę i sposoby i teorie, jeżeli chodzi o wykonanie domów dla owadów. Ale tutaj tą ideą, pierwszą ideą było stworzenie domu, który będzie na uniwersytecie i będzie tutaj funkcjonował, a drugą ideą stworzenie małych domów, które dzieci zabiorą po prostu do swoich domów, na balkony, do parków, do ogrodów. A w tym wydaniu Pulsu Dnia to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego, dobrego wieczoru. Dobranoc.